Stowarzyszenie Perun zwróciło się do nas z prośbą o zrobienie repliki celownika optycznego do broni przeciwpancernej z lat międzywojennych. No, mieliśmy na to jeden dzień, więc uznaliśmy, że warto by było zeskanować ten obiekt z Centrum Szybkiego Prototypowania Wydziału Mechanicznego na wysokiej klasie skanerze laserowym Nikonowskim, które jest no, najwyższej klasy teraz światowej, gdzie można wszystkie elementy błyszczące, metalowe, bez pokrywania pyłem odbijającym światło skanować. Nie chcieliśmy używać tak zwanych materiałów pokrywających do skanowania, dlatego że tych celowników optycznych na świecie jest tylko kilka. Stąd nie mogliśmy pozwolić sobie na uszczerbek tego celownika i skanowaliśmy tym specjalistycznym laserem. Po zeskanowaniu kolega, pracownik Centrum Szybkiego Prototypowania przygotował model, który udało nam się już w całości wydrukować, tak by można było poczuć historię pod palcami. Z wszystkimi ubytkami czasowymi, z korozją, te wszystkie wrzery, które widzimy na modelu, są z prawdziwego, starego elementu. Po tym etapie, po tym wykonaniu prototypu przeszliśmy dalej, czyli przygotowywaliśmy projekt pod wydruk końcowy, tak żeby wyglądał jak nowy. Kolega z Centrum Druku 3D Wydziału Mechanicznego już na Śniadeckich, Piotr Zmuda-Trzybiatowski, na podstawie modelu zeskanowanego i zdjęć i pomiarów przygotował model, projekt właściwie gotowego elementu, który wydrukowaliśmy już jako końcowy efekt i te elementy już są w Stowarzyszeniu Perun i zasilają, można powiedzieć, replikę broni przeciwpancernej PP-36.